Mohamed Salah potwierdził, że bez względu na nadchodzący finał będzie przestrzegał zasad Ramadanu. Kibice The Reds są przestraszeni, obawiają się o jego formę. Jednak czy rzeczywiście mają się czym martwić? Ramadan jest jednym z pięciu filarów islamu, obowiązuje wszystkich wyznawców i trwa około miesiąca. W tym okresie muzułmanie od świtu do zmierzchu nie mogą spożywać pokarmów, pić napojów, a także uprawiać seksu. Od 10 dni zasad tych przestrzega Mohamed Salah. Ograniczenia dotyczące spożywania pokarmów bez wątpienia mogą wpłynąć na formę oraz kondycję zawodnika. Brytyjskie media uspokajają jednak fanów The Reds. Istnieje kilka wyjątków, w których to można ograniczyć swój post. Jednym z nich są podróże, przykładowo loty samolotami. Dzięki temu zawodnik w drodze do Kijowa mógłby załadować swoje baterie. W takim wypadku będzie musiał jednak odpracować post, nieco go przedłużając. Ponadto warto zaznaczyć, że na sobotni finał Salah również nie wyjdzie z pustym żołądkiem i suchym gardłem. Według ukraińskiego czasu lokalnego spotkanie to rozpocznie się o godzinie 21:45, czyli już po zachodzie słońca. Wtedy najlepszy strzelec Premier League zażyje odpowiednie suplementy, które zbilansują całodniową głodówkę. Aktualnie Egipcjanin pracuje z całym sztabem Liverpoolu nad odpowiednim spożywaniem pokarmów w nocy. Co ciekawe, w ekipie Jurgena Kloppa poza Mohamedem Salaha znajdziemy również dwóch innych wyznawców islamu, którzy również stanowią bardzo ważne ogniwo zespołu. Mowa tu o Emre Canie oraz Sadio Mane. O ile Niemiec może nie jest na tyle konserwatywny, by post przedkładać ponad tak ważne spotkanie, o tyle Senegalczyk jest już bardzo wierzącą osobą. Czy Ramadan znacząco wpłynie na formę Mohameda Salaha przed nadchodzącym finałem Ligi Mistrzów? Na podstawie argumentów, które wymieniłem przed chwilą, wydaje się, że nie ma powodów do obaw. Praktyka pokazuje jednak coś innego. Wielu muzułmańskich piłkarzy miało problemy z formą na przełomie maja oraz czerwca. Przykładem może być chociażby Momo Sissoko. Pamiętam go jeszcze z czasów gry dla Juventusu, kiedy to podczas Ramadanu notował drastyczny spadek formy. Wyobraźcie sobie uczestniczenie w dwóch treningach dziennie bez możliwości ugaszenia pragnienia. W roku 2009 podczas starcia Interu z Bari, José Mourinho był zmuszony zdjąć Suleya Muntariego z boiska po upływie zaledwie 30 minut. Portugalski trener bezpośrednio wyjaśnił, że piłkarz nie miał sił ze względu na post. Wielu muzułmańskich piłkarzy twierdzi, że pogodzenie futbolu i Ramadanu jest niewykonalne. Nicola Anelka czy Marouane Chamakh początkowo starali się przestrzegać zasad, jednak przez nie doznawali kontuzji za kontuzją. Uważali, że spożywanie pokarmów na dzień przed oraz w trakcie dnia meczowego jest zgodne z ich sumieniem. Przed podobnym dylematem aktualnie stoi cała reprezentacja Egiptu. Swój pierwszy mecz na mundialu, w którym przeciwnikiem będzie Urugwaj, rozegra jeszcze w trakcie Ramadanu. W tym przypadku nie mówimy o jednym czy dwóch graczach, a o całej kadrze. Kapitan Essam El Hadary zapowiedział, że zespół wspólnie podejmie decyzję odnośnie postu przed tym spotkaniem. Decyzję sztabu już znają. Argentyński szkoleniowiec Hector Cooper uważa, że w tym momencie jest to jego największe zmartwienie i zdaje sobie sprawę, że decyzja graczy odnośnie spożywania pokarmów może wpłynąć na ich losy podczas Mistrzostw Świata. Na pewno nie będzie ona łatwa. Każdy z nich musi wybrać pomiędzy wiarą a turniejem swojego życia.